To jest ekonomia w jednej lekcji. Teoria gier w praktyce zbrodni. Jak wyjaśnić sprawy i znaleźć sprawców zaginięcia Iwony Wieczorek, morderców Darii Relugi, Katarzyny Zowady, Piotra i Alicji Jaroszewiczów w świetle teorii gier. W opublikowanych na kanale Ekonomia w jednej lekcji w serii Teoria gier w praktyce zbrodni filmach, w których szukamy rozwiązań spraw kryminalnych, sprawców w świetle głównie właśnie teorii gier, rozwiązania te, mówiąc językiem teorii gier, wyłaniają się jakby same. To znaczy, w przypadku zaginięcia Iwony Wieczorek, sprawcą musi być bliska dla niej osoba, której pomagała osoba jej mu bliska. Albo, jak to wynikało z drugiego filmu, że rozwiązanie może być powiązane z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej. A w trzecim, game over, rozwiązaniem najbardziej prawdopodobnym gry, najmocniejsze rozwiązanie gry to to, na które wskazują jednocześnie trzy strategie, które muszą mieć więc niejako część wspólną, czyli brak dylematu więźnia i iterowy dylemat więźnia i strategia minimax. I z tego wyłaniało się rozwiązanie następujące. Bliski znajomy Iwony Wieczorek, któremu pomagał ktoś mu bliski, powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą, co zapewniło skuteczne ukrycie ciała. A czwarty film pokazuje możliwą alternatywę, którą na początku pominęliśmy, wykluczyliśmy właściwie, jako mało prawdopodobną, że sprawca był jeden, może ręcznik, ale tu we wskazanych okolicznościach, na plaży, za 62 wejściem, właściwie między 63 a 62, gdzie była pewnie wykonywana jakaś działalność na plaży właśnie. Dalej w sprawie Darii Relugi, też z Gdańska, wskazujemy, jak w świetle teorii gier strategii minimaksu odnaleźć sprawcę przed przedawnieniem sprawy. Trzeba, jeśli jeszcze tego nie uczyniono, w pełni skorzystać z zabezpieczonego DNA sprawcy. W tym poszukać najpierw podobnych DNA, to jest zastosować metodę sprawdzoną w USA i Wielkiej Brytanii, nazywaną Familiar DNA Searching, oraz po drugie należy opracować portret pamięciowy na podstawie DNA właśnie. To jest fenotypowanie DNA. Z kolei w sprawie Katarzyny Zowady z Krakowa i makabrycznej zbrodni tzw. skóry, o którą posądza się Roberta J., dowodzimy w świetle teorii gier, a przede wszystkim teorii wyboru publicznego, że ten oskarżony jest bardziej ofiarą niż sprawcą, a niespotykane prawdopodobieństwo zdarzeń typuje kogoś zupełnie innego na sprawcę. I wreszcie w przypadku najsłynniejszej zbrodni byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony dowodzimy, że osądzani nie mogą być sprawcami. Podobnie jak w pierwszym procesie, tak i ci osądzani teraz, w trwającym jeszcze drugim procesie. A powiązania należy szukać w zagrożeniu, jakie Piotr Jaroszewicz stanowił, sprawiał i zapowiadał w książce Przerywam milczenie dla generałów stanu wojennego. A drugi proces, który toczy się do dziś, już po ich śmierci, Jaruzelskiego i Kiszczaka, nie ma nic wspólnego ze sprawą. Przestępcy, którzy i tak siedzą, wykalkulowali, pewnie nie bez pomocy obrony, że opłaca im się przyznać z wykorzystaniem dylematu więźnia z teorii gier. Wskazujemy też prawdopodobnych sprawców, wykonawców, morderców, którym zlecono zamordowanie premiera Jaroszewicza i może też jego żony. A może była to ich inicjatywa w zemście za nieotwarcie przez nią ostatniego sejfu. To, co łączy te wszystkie analizowane cztery, zupełnie różne przecież, tragedie i hipotezy, to teoria gier. I w świetle teorii gier jedna gra, którą możemy nazwać częścią wspólną tych spraw. Otóż jest to dylemat wolontariusza. Wolontariusz, powtórzmy, w teorii gier to świadek, który wprawdzie chciałby, żeby sprawa się rozwiązała, bo może spać przez nią nie może, ma wyrzuty sumienia, które mimo upływu lat nie mijają, ale jednak nie chce się mieszać.
Uważa, że wprawdzie coś widział, słyszał, czegoś się domyśla, ale sądzi, że go to nie dotyczy. Chce, żeby sprawa wyszła na jaw, ale nie jego kosztem. Nie chce się mieszać. No więc w tych wszystkich przedstawionych czterech sprawach i co najmniej dwukrotnie tylu hipotezach, rozwiązaniach, można założyć, że byli jacyś rozumiani szeroko świadkowie, którzy albo coś widzieli, albo słyszeli, albo zasłyszeli gdzieś coś, albo po prostu się domyślają na podstawie tego, co widzieli, słyszeli, zasłyszeli, czy z obserwacji zachowań różnych osób powiązanych ze sprawą. Spójrzmy na tak rozumianych świadków w świetle teorii gier. Przyjmując kalkulację następującą, że podzielenie się tym, co widzieli, słyszeli, zasłyszeli, domyślają się na tej podstawie, no więc wyjawienie sprawy wiąże się z kosztem, załóżmy minus 2, zaangażowanie, kontakt z policją, ryzyko działań odwetowych ze strony sprawców czy pomocników, to jest ten koszt wyjawienia. Natomiast dalsze zachowywanie milczenia powoduje na pewno jakieś wyrzuty sumienia. Jednak mniej ryzykowne się wydają niż wyjawienie, więc minus 1. A sytuacja taka, że to kto inny tak szeroko rozumiany świadek przedstawi, co widział, słyszał, domyśla się i to spowoduje wyjaśnienie i zamknięcie sprawy, to sprawa komfortowa dla pierwszego świadka, więc to niech będzie użyteczność plus 1 dla niego. Zatem dylemat wolontariusza, on tu się realizuje w różnym stopniu, ale we wszystkich tych analizowanych sprawach i hipotezach. Wolontariusz chce, żeby sprawa wyszła na jaw, ma z tego plus 1, ale nie jego kosztem, bo ten szacuje wyżej, minus 2, niż ryzyka, gdy milczy w sprawie, minus 1. Zakładamy modelowo, że mamy dwóch świadków w dylemacie wolontariusza. W każdym razie w macierzy gry rozwiązań mamy tak. Świadek pierwszy może działać, świadczyć, to znaczy wyjawić, czego był świadkiem, czego się domyśla i to jest dla niego ryzyko, które oszacowaliśmy na minus 2. Albo alternatywa nie wyjawiać, milczeć. Ale podkreślamy napięcie z tym związane, te wyrzuty sumienia. Więc nie 0, a minus 1. Jak już sobie powiedzieliśmy. Dopiero z czasem, gdy sprawa się wyjaśni za sprawą innego świadka, to może osiągnąć 0. No i mamy równowagę, która trwa w sprawach odpowiednio. 14 lat, 29 lat, 26 lat, 32 lata. I to jest równowaga nasza. To jest nasza równowaga. Proszę zauważyć, świadek pierwszy ma do wyboru albo wyjawić sprawę, albo milczeć. Milczenie stanowi dla niego koszt minus 1, niezależnie od tego, jak się zachowa drugi świadek, a wyjawienie minus 2, niezależnie od tego, jak się zachowa drugi świadek. Podobnie drugi świadek. Jeśli wyjawi, to jest dla niego koszt minus 2, a jeśli milczy, minus 1. Co z tego wynika? No wróćmy do świadka pierwszego. Wiersz pierwszy, minus 2, minus 2. Wiersz drugi, minus 1, minus 1. Oczywiście wybierze ten wiersz. Milczenie. Świadek drugi ma do wyboru minus 2, minus 1. No to oczywiście wybierze minus 1, czyli milczenie. Oboje milczą. To jest równowaga nasza, minus 1, minus 1. Indywidualnie można wybrać tylko gorzej. Bo jeżeli świadek pierwszy wybierze jednak wyjawienie sprawy, to jego koszt wzrasta z minus 1 na minus 2. I podobnie, gdy uczyni to alternatywnie drugi świadek.
gdyby chciał przejść z równowagi nasza na wyjawienie sprawy, no to jego koszt wzrasta z minus 1 na minus 2. No nie opłaca się. Więc tkwią od lat w milczeniu i równowadze nasza. Zatem równowaga nasza realizuje się w jednej pozycji, czekaniu. I sprawa, sprawy, jak to ma miejsce, pozostają nierozwiązane. A teraz załóżmy, że wchodzi kolejny gracz, ale nie świadek, lecz oferujący nagrodę dla świadczącego, który w ocenie policji i prokuratury faktycznie przyczyni się do wyjaśnienia i zamknięcia sprawy. Nagrody wysokości, której użyteczność określmy na poziomie plus 1. I proszę Państwa, to nie zmienia strategii graczy. Jeśli ryzyka wyjawienia oszacowali wysoko na minus 2, to wprawdzie zbliża ta nagroda do wyjawienia i rozwiązania, ale racjonalnie myślący, kalkulujący gracze, to podstawowe założenie teorii gier, że kalkulują, pozostaną jednak w milczeniu, bo ono nadal będzie stanowić równowagę nasza. Bo zauważmy, na przykład strategię świadka pierwszego, minus 1,5 do 0, czy minus 1. No to co wybierze? Dolny wiersz, minus 1. A świadek drugi też porównuje, minus 1,5 do minus 1, czy do 0, w zależności od tego, jak potraktujemy ewentualne wyjawienie przez drugiego świadka. Zatem i ten wybiera kolumnę prawą, wybiera tak samo jak świadek pierwszy, milczenie. I równowaga, czyli świadek pierwszy wybiera dolny wiersz, świadek drugi wybiera drugą kolumnę, czyli spotykają się w równowadze nasza, w milczeniu. Ale uwaga, gdy nagroda będzie odpowiednio wysoka, na przykład plus 2, to mamy rozwiązanie sprawy, bo zauważmy, że w zależności od decyzji drugiego gracza opłaca się obrać strategię odwrotną, ale nie mamy dominującego rozwiązania, to znaczy niezależnego od decyzji pozostałych graczy. W każdym razie opłaca się milczeć, gdy drugi wyjawi sprawę, albo wyjawić, gdy inni milczą. Mamy tutaj dwie równowagi nasze. Taka sytuacja może przynieść rozwiązanie, ale jest niepewna. Tak jak nie ma pewności, jak zachowa się drugi gracz. Czyli świadkowie kalkulujący w ich mniemaniu racjonalnie. Pod koniec filmu wyjaśnimy, skąd takie zastrzeżenie w ich mniemaniu. Prawdopodobnie pozostaną tutaj w tej sytuacji przy takiej nagrodzie w dylemacie wolontariusza. Bo będą kalkulować tak, że wprawdzie nagroda plus 2 zeruje koszty i ryzyka szacowane na minus 1, ale jeżeli wiedzą, że drugi świadek może też tak myśleć, to zaczną kalkulować, że nagrodą trzeba będzie się podzielić i wyjdzie na to samo. Proszę zauważyć, minus 1 do minus 1. Czy będą wyjawiać, czy milczeć. Więc tak naprawdę na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć. Dopiero gdy nagroda będzie odpowiednio wysoka, plus 3, to zauważmy, opłaca się strategię zmienić. I uwaga, niezależnie od tego, jaką strategię wybierze drugi gracz. Zatem mamy tu dominujące rozwiązanie. Opłaca się wyjawić, czego się było świadkiem i doprowadzić do rozwiązania sprawy przy tak dużej nagrodzie. Czyli z tego wynika jedno.
Na pytanie, jak znaleźć morderców Darii Relugi, Katarzyny Zowady, Piotra i Alicji Jaroszewiczów, czy sprawców zaginięcia Iwony Wieczorek, trzeba zrobić jedno, żeby znaleźć morderców, sprawców. Trzeba znaleźć świadków, wyprowadzić ich z dylematu wolontariusza. Skoro sprawy są nierozwiązane od tylu lat, od 14 do 32, to takie podejście, wynikające z teorii gier, wydaje się stanowić jedyną realną szansę rozwiązania spraw. Odnalezienia mordercy Darii Relugi i Katarzyny Zowady, morderców Jaroszewiczów i sprawców zaginięcia Iwony Wieczorek. Prześledźmy jeszcze to rozwiązanie w przypadku nagrody plus 3. Świadek numer 1 ma do wyboru dwa wiersze. Wyjawić albo milczeć. Wyjawienie to minus pół albo plus 2, w zależności od tego, jak się zachowa drugi. A milczenie minus 1 i minus 1. No to oczywiste, że niezależnie od tego, jak się zachowa drugi, lepiej jest wyjawić. I podobnie drugi świadek. Ma do wyboru dwie strategie. Wyjawić, co daje mu minus pół albo plus 2, w zależności od tego, jak się zachowa drugi świadek, albo milczeć, co daje mu minus 1, minus 1. No tu też oczywiście opłaca się strategia wyjawić. Czyli równowaga nasza w tej sytuacji jest taka, minus pół, minus pół. Wyjawić, wyjawić. Zatem wydaje się, że odpowiednio wysoka nagroda spowoduje zmianę w sytuacji, nie wiem, można powiedzieć patowej w tych sprawach, nierozwiązanych od wielu lat. Ale na koniec kwestia najważniejsza. Wszystkie wyżej wymienione kalkulacje nie tyle tłumaczą zachowanie świadków w dylemacie wolontariusza, co raczej pokazują po prostu, jakie kalkulacje przeprowadzają i co z nich wynika. Świadomie czy nie, kalkulują. Na koniec należy wskazać, że takie kalkulacje ewentualnych świadków w dylemacie wolontariusza, na podstawie których postanawiają kontynuować milczenie, są, uwaga, błędne. O ile prawidłowo szacują to, co widać, prawdopodobnie prawidłowo szacują to, co można sobie zwizualizować, a zatem koszty powiadomienia policji, przerwania milczenia, o tyle na pewno nie doszacowują tego, czego nie widać, tego, co nie jest od razu widoczne. To charakterystyczny błąd ekonomiczny. Nagraliśmy serię filmików na podstawie książki Bastiata pod tytułem Co widać i czego nie widać, o błędach ekonomicznych właśnie. Bo często to, czego nie widać, jest nie tyle, czy nie tylko tak samo istotne, ale właśnie istotniejsze i przeważa. Tu koszty psychiczne i psychologiczne, tłumienia w sobie obrazów, usłyszanych czy zasłyszanych treści, obrazu niewyjaśnionej sprawy. Zatem pewnie i tak jest w tych analizowanych sprawach. Świadkowie nie doszacowują kosztów własnego milczenia dla nich samych. Kosztów, których nie widać, jak w ekonomii. Tu istotnych kosztów osobistych, psychologicznych, psychicznych, może także rodzinnych, wynikających z wpływu tego strasznego własnego milczenia. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni. Zapraszam do subskrypcji tego kanału Ekonomia w jednej lekcji. Zwłaszcza jeżeli tematyka praktycznego wykorzystania teorii ekonomicznych, w tym teorii gier, w tym w sprawach kryminalnych, jest dla Państwa interesująca.